Cześć wszystkim, Natalia Skiwińska, Pasio Human Microbiome, doktor nauk medycznych pani Maria Bartoszewicz. Dzień dobry. Gdański Uniwersytet Medyczny, witam serdecznie. Oczyszczanie jelit będzie tematem dzisiejszego odcinka. Oczyszczanie jelit, a właściwie oczyszczanie jelita grubego, stało się modnym i alternatywnym sposobem na, jak twierdzą propagatorzy tych zabiegów, pozbycie się toksyn i odpadów z okrężnicy. Pomimo wzrastającej popularności tych zabiegów istnieje niewiele dowodów naukowych przemawiających za sensownością stosowania terapii oczyszczających jelita. Pani Mario, jakie argumenty wystosowują zwolennicy tej teorii, a co na to nauka? Zwolennicy płukania jelit upierają się przy stanowisku, że okrężnica to źródło wszelkich chorób, a nawet wręcz śmierci. Uważają, że okrężnica to miejsce odtruwania organizmu i tylko regularne płukanie jelit, regularne płukanie okrężnicy zapobiegnie niekorzystnym skutkom zalegania pokarmu w jelitach. Jest to teoria bardzo stara, bo zdaje się, że już starożytni Egipcjanie wierzyli w to, że właśnie to jest źródło i wszystkich ludzkich nieszczęść, że ten gnijące odpadki w jelicie są źródłem, nie nazywali to jeszcze toksynami, uważali, że to jest jakiś czynnik gnilny, który wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. Teoria o toksyczności jelit pojawiła się nieco później, ale również znalazła zwolenników, zwłaszcza u osób neurotycznych, zbyt może mocno skoncentrowanych na swoim zdrowiu. Osoby te są bardzo podatne na argumenty wszelkich guru zdrowia, którzy uważają, że to płukanie okrężnicy nie dość, że jest potrzebne naszemu zdrowiu, a jeszcze na dodatek twierdzą, że to powinno się przeprowadzać bardzo regularnie. Hydropaci zalecają picie nadmiernych ilości wody, znacznie ponad tę obowiązującą czy zalecaną normę, jaką jest 2 litry dziennie. No a producenci leków na przeczyszczenie czy leków sprzyjających wypróżnieniu, herbatki ziołowe, preparaty medyczne, wszyscy ci zarabiają grube pieniądze właśnie na tej skłonności ludzi do patrzenia na okrężnicę jako źródło wszelkiego zła. Rzeczywiście, może tu też zadziałać wyobraźnia, jeżeli sobie wyobrazimy, czy przedstawimy sobie obraz tych gnijących resztek w naszym organizmie, być może to nas skłoni do przeprowadzenia tego zabiegu. Z tym, że z punktu widzenia medycznego nie ma to żadnego sensu. Może to zbyt ostro wypowiedziane zdanie, ale jeżeli dalej będziemy się w ten temat zagłębiać, to na pewno wszyscy dojdą do wniosku, że jest to zwyczajnie niepotrzebne. Istnieje wiele metod, które służą właśnie oczyszczaniu jelit. Jakie to są metody? No, najprostszą metodą, czy wręcz najczęściej stosowaną, jest lewatywa. Też zabieg odwieczny, polegający na tym, że do jelit wlewa się no, sporą ilość wody, czasami jest to około nawet 20 litrów. Nie jest to zabieg szczególnie inwazyjny, ale niestety ludzie mają też ogromną wyobraźnię, jeżeli chodzi o dodatki do tej lewatywy. Mniejsza, nie pół biedy, gdyby to była zwyczajnie woda, ale no, naprawdę tutaj ludzka wyobraźnia podsuwa takie dodatki jak na przykład kawa, kiełki pszenicy, czosnek. Niektórzy uważają, że ten lewatywa z dodatkiem czosnku bardzo skuteczna na owsiki. No oczywiście to można sobie żartować z tych ludzi, ale lewatywa też no, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem, łącznie z perforacją jelit i związaną z tym zakażeniem septycznym. Jeżeli nawet unikniemy perforacji, ale dojdzie do uszkodzenia błony śluzowej, może to się skończyć na przykład owrzodzeniem,
biegunki wywołane przez lewatywę mogą nas doprowadzić do odwodnienia, do zachowania równowagi elektrolitów w naszym organizmie. Zbyt częste stosowanie lewatyw spowoduje, że w cudzysłowie mówiąc, jelita nasze się rozleniwią, że te ruchy perystaltyczne będą w przyszłości musiały być wręcz prowokowane przez lewatywę. Jednym z najbardziej niekorzystnych skutków stosowania lewatyw jest także to, że płucząc jelita utracimy coś bardzo cennego. Nasz własny, indywidualny mikrobiom jelitowy. Nasi mali przyjaciele. Naszych małych przyjaciół stracimy, tak? Oczywiście to zależy od specyfiki czy też wzbogacenia takiej metody, ale co tak ogólnie dzieje się w jelicie w trakcie takiego zabiegu? Lewatywa, jak powiedziałyśmy już, polega na tym, że do przewodu pokarmowego, do jego końcowego odcinka wlewana jest bardzo dużo wody. To powoduje rozdęcie okrężnicy. To rozdęcie pobudza mechanoreceptory, które obecne są w tym fragmencie przewodu pokarmowego i prowokowane są ruchy perystaltyczne, które doprowadzają do wypróżnienia, gwałtownego zresztą. Oczywiście jest to oczekiwany skutek, ale dla organizmu też to nie jest takie korzystne. Czy jest wśród tych metod jedna, która jest taka najniebezpieczniejsza? No, ja jestem zdecydowaną przeciwniczką stosowania tych lewatyw, w ogóle, czyli wręcz irygacji, niektórzy jeszcze do tego się posuwają. No nie wiem, czy można tu mówić o bezpiecznej metodzie. Najlepiej w ogóle tego nie robić. A kiedy i komu lewatywa może zaszkodzić? Jako zdecydowana przeciwniczka tego typu zabiegów uważam, że lewatywa może zaszkodzić każdemu. Wrócę tutaj do tego mikrobiomu jelitowego. Jeżeli spowodujemy wypłukanie flory jelitowej z jelita, oczywiście nie jesteśmy w stanie tego uczynić do końca, zawsze tam jakieś bakterie zostaną, ale ten proces spowoduje, że w zasadzie stajemy się bezbronni wobec patogenów. Ten mikrobiom jelitowy nie tylko pomaga nam trawić to, co nasze własne enzymy, czego nie jesteśmy w stanie strawić za pomocą swoich enzymów, ale też chroni nas przed bakteriami chorobotwórczymi. Odbudowa tego mikrobiomu to jest około pół roku. Jeżeli będziemy ponawiać te lewatywy, nie dajemy naszemu organizmowi szans na przywrócenie tego właściwego stanu. Pamiętajmy o tym, że mikrobiom to też odporność nasza osobnicza. W tych ciężkich czasach, kiedy jesteśmy narażeni na chociażby właśnie wirus COVID, SARS-19. Powstrzymajmy się od płukania jelit. A czy w jakiś naturalny sposób możemy oczyścić jelito? Oj, trudne pytanie, dlatego że natura chyba nie przewidziała procesu oczyszczania jelita. Oczywiście, jeżeli zjemy jakiś produkt, który przyspieszy tę perystaltykę jelit, doprowadzi nas do, może nie biegunki, ale do takiego gwałtownego opróżnienia jelita. Być może jest to coś, co w jakimś stopniu tylko przypomina tą bardzo szkodliwą dla zdrowia lewatywę. Bardzo Pani Mario, dziękuję. Było mi bardzo miło. Mnie również. Mam nadzieję, że skutecznie zniechęciłam słuchaczy do lewatywy i płukania jelita jako takiego. Nie róbcie tego. Ja się pod to podpisuję. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was za tydzień. Również zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony, social mediów. Piszcie do nas i tak jak zresztą wspominam co tydzień, jeżeli chcielibyście, żeby temat Waszych dolegliwości stał się tematem naszego kolejnego odcinka, zapraszam Was serdecznie, dajcie znać i Pani Mario, trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się zdrowo.